Podążamy śladami makak. Makaków, tak. No, ała! Spadłeś też? Ja. Dobra, starczy tego ja. Cześć byczki, z tej strony FRL, witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Zanim zaczniemy dzisiejszą przygodę, chciałem wam ogłosić wyniki konkursu na twój wymarzony skin z poprzedniego odcinka. W tym momencie wam się wyświetla szczęśliwy zwycięzca, ja ci mordeczko bardzo serdecznie gratuluję. Odezwij się do mnie na gamingwithfrl@gmail.com. Pamiętaj, że i ty możesz wygrać swój wymarzony skin. Wystarczy, że wspierasz mnie w sklepie z kodem GAMYNGWITHFARL. Subskrybujesz ten kanał, zostawiasz łapeczkę, a w sekcji komentarzy napiszesz, jaki jest twój wymarzony skin. A w następnym odcinku jednemu z was wręczę wartość skina w postaci kodu PSC. Więc moi drodzy wspierający, bierzcie udział w konkursie, bo naprawdę warto. Ja wam naprawdę mega dziękuję za każdy kodzik spisany w sklepie, mega serducho dla was. Naprawdę mi bardzo mocno pomagacie, a bez was mnie by nie było. A jeżeli chciałbyś być na bieżąco z moją twórczością, oczywiście odwiedź mojego Instagrama, który również nazywa się GamingWithFarel. A, i co najważniejsze, przez kolejne kilkanaście odcinków będą wam się pojawiały różne dziwne rzeczy na ekranie. Śledźcie to, bo to coś znaczy. Jest dzisiaj ze mną Yoshihito Mayoshi, siemaneczko Yoshi! Dzień dobry, witam serdecznie. I razem z Yoshim dzisiaj będziemy uciekali z Jurassic Parku. Jak widzicie, Farel ma fajny skin Rexa, więc prawdopodobnie te wszystkie dinozaury, które na nas czekają, nie będą nas widziały. Dobra, chyba, co? A ty będziesz... Mnie będą widziały. Tak, cię będą widziały, ale masz lodowy pickaxe, więc będziesz mógł je zamrażać. Dobra, lecimy. Nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi, ale mapka bardzo fajnie wygląda. Masz coś? No właśnie nie, stary. Tam jest telefon, wszystko porozbijane, ale nie mam pojęcia. Czekaj. Ohoho! Klucz pod wanną! Kurde. Nice. Kurde. To mi przypomniało nasze poprzednie przygody. Tak, tak. Na Pirackiej Wyspie. Jeżeli nie widziałeś tego odcinka, tu masz go przypięty w karcie, więc obejrzyj, nadrób materiał, bo naprawdę, kurczę, warto, fajnie wyszło. No warto, fajne przygody mamy ostatnio w tym Fortnite, tak. Więc... Fortnite mi się, jest ogólnie tak, fajną grą fabularną. O! Tak. Checkpoint. Czyli coś może się tutaj wydarzyć. Checkpoint, dostajemy bronię, o, już wiadomo, że zaraz coś się będzie działo. Ale czekaj, musimy wyjść chyba oknem, co? Na razie. Nie da się. No tak też. Nie da się u ciebie, u mnie się nie dało. Można przejść. Dobra. Ty, jaka mgła, tego nie widziałem nigdy, takiej mgły. Czekaj, nie wiem, czy musimy tutaj tak, wiesz, na spokojnie, czy nas coś nie zaatakuje przypadkiem. O, właśnie, to chyba był Rex, to był. Tak, no, dinozaur mnie dopadł w krzaku, moi drodzy. Tyrannosaurus Rex, dobra, czyli ja tam do niego nie idę, bo on z klatki uciekł. Wskoczę. Ja mam pytanie do tutaj widzów, twoich, moich, naszych. Tak, tak. Takie zapytanie, czy macie jakiegoś swojego ulubionego dinozaura? O, to możecie napisać. No. Na przykład jest to Farel w stroju Rexa, czy na przykład Triceratops może w Fortnite. Triceratops, no też jest w sumie Triceratops w Fortnite. Dobra, Yoshi. Wydaje mi się, to było złe. Wydaje mi się, że o tak, tutaj trzeba wskoczyć, później tutaj dalej. Dobra, no już właśnie. Wiem, już wiem, stary. Tutaj trzeba przejść po prostu sobie. I o, dobra. I uwaga tutaj, bo można zjechać, mi się wydaje. Można tu zjechać. No i Farel niestety nie doskoczył. Dobra, i teraz ostatni skok i... Jesteśmy, co to jest? No witam. Wow. Dobra, zbejtowane, zdążę? Zdążyłem. Ja w ten czas zdążyłem przebiec. Co jest? Czemu ja ciągle dostaję... No Jezu, nie zauważyłem tego. Dobra, o kurczę, tu jest jakiś bait, ale nie wiem. Dobra, próbuję. No nie, no to tak, niestety tak się nie da, to trzeba coś wymyśleć. Dobra. Nie, problemem są dinozaury. Tak. A pułapki zostawione na nas tutaj. Chyba też na dinozaury są pułapki, ale wiesz co, przyjacielu, u góry są jakieś drzwi. A tutaj mamy ślizgacz, a tu mamy trapa. I to w ogóle nigdzie się stąd nie... I tutaj jest przejście. Jest? Znalazłem, tak, znalazłem przejście. Dobra, jestem i co, po prostu... Aha! Wskoczyć. Zatrującym bluszczem! Tak tu to jest działa. Checkpoint. Dobra, nice. Tu jest checkpoint, tu w tym miejscu. Dobra, dobra, a jest, no. Będzie działo. Super. Okej, okay. I jesteśmy. Teraz do trybu kreatywnego generalnie dodali jeszcze zombiaki, nie? Fajnie by było, jakby robili co jakiś czas respawny zombiaków. Żeby na przykład walczyć, a ty nie masz broni, musisz zabić kill offem. W fabularkach mogą to dodawać, nie? To było spoko.
No i jesteśmy bardzo spoko. Na zewnątrz. Wow, tam jakie fajerwerki u góry, tam chyba jest GG. Tam chyba jest GG. Dobra, idziemy do tego budynku ze słomy. Jest broń, tak? Ty, bronie są, faktycznie. Mamy po dwa rewolwery. No, czyli będziemy... Coś może się dziać teraz. Będziemy polowali na zwierzynę. Tutaj eksperymentowali pewnie nad tym... Tyrannosaurusem. Rex. Wow, wow, skąd? Dobra, jest tam. Ole, leciała na mnie. On za drzwiami. Chyba nie. Ale się cały czas respią, dobra. Czyli jest utrudnienie. Jak ty tam przyszedłeś, przyjacielu? Tutaj jest wejście, tutaj z tej strony. Aaa! Teraz tutaj. Szukasz kolejnego wejścia? Tak, szukam kolejnego teraz. Powiem ci, że chyba tutaj nie ma przejścia. To po prostu był pistolet jeden i tyle. Dobra, na to wygląda, na to wygląda. Przejść. Okej. A może... Wydaje mi się, że musimy iść troszeczkę w inną stronę. Ja bym uciekał, bo on tu z RPG-a tego wali cały czas. No. Przejdźmy się wyżej. Nie no, musi być jakieś przejście. Mówi, że są ukryte ściany. A czekaj. A tu co? Patrz! LOL. Jej, no właśnie. Nie mam ammo. Dobra. Okej, okay, nice. Let's go. I zamykamy. Woo! Na styk. No powiem ci stary, że było ciężko tutaj. Szczególnie, że myśleliśmy, że trzeba iść w zupełnie inną stronę. Tak, dokładnie tak jak mówisz. O, mamy coś. Teraz kwestia, czy ten... Tędy nie, bo jest niewidzialna ściana, która zabija. Na drzewach. Tak, już idę. Tylko wezmę sobie brońkę, chociaż mam 4 strzały tylko, ale się przyda na pewno w przyszłości. Dobra. My coś mamy w tych naszych przygodach, że po tych drzewach musimy nieszczęsnych skakać. Tak, w ostatnim odcinku makaki budowały wejście na palmę. Teraz też makaki, widzicie? Teraz też makaki, na pewno. Podążamy śladami makak. Makaków, tak. Makaków, no. Ach, to będzie ciężko, to będzie trudne, ale jest, dobrze. Dobrze, wziąłem te buty, trapery. Przynajmniej się trzymam. Ajajaj, ja też wziąłem, ale moje są takie trochę śliskie. No i teraz, wiesz co, chyba tu po płocie, nie będę ryzykował skacząc, bo z pewnością w tych krzakach czyha na mnie jakieś niebezpieczeństwo. Dobra. Dzikie zwierzę. Dzikie to mało powiedziane. No i co teraz? Teraz no i co teraz? Nie wiem, no... Próbować czy nie próbować? Próbuję! Jest! Bounce pad! Okej. Który pomógł mi co? Wskoczyć na liść. Dobra. Okej. I co mamy tutaj zrobić? Czy mamy aha! Wydaje mi się, że musimy wskoczyć jak najwyżej. Nie! Ojeju. Dopadł mnie w krzakach dinozaur. Dirozaur. Kurczę. Okej, jesteśmy z powrotem. Znowu musiałem się wspiąć na te drzewo. Yoshi, tego trapa. Uważaj, tu jest, uważaj tu. Gdzie? O, dobra. Powoli. O, uważaj tu. Czekaj, trzeba go zbejtować. Kurde. Padnę. Trzeba na kucaku iść. Dobra, zdążyłem. Lecę do przodu. Nie wiem, jak to zrobiłem, ale się udało. To jest bounce pad. Okej, mam bounce pada. Dobra, jak bounce pad to... O, stary, dobra, jesteśmy bezpieczni chyba. Tu jest, patrz, przejście. Dobra, tu dziura jest w płocie, kolejne. Dobra. Okay. Prawie nam się udało uciec już z tego przeklętego parku jurajskiego. Tu mamy... Jest, w końcu. Jest. W końcu checkpoint, najsik. By się nam przydała jakaś... O nie, o nie, Megalosaurus. O nie. Co to za Pokémon? Dobra. I napiszcie nazwę. Napiszcie jego nazwę w komentarzu, jestem ciekaw, kto wymyśli jakąś najciekawszą. Patrz, jaka tam jest dziura w tym. To była klatka dinozaura. I zobacz, jak zrobił wielką dziurę. I on tutaj. Jaki ma język? Co ma tam w buzi? No właśnie, nie wiem. Kurczę, szkoda, że do niej można wejść, ale dobra. Dobra, sprawdzasz tutaj, czy coś pływa? Aha, dobra, nie ma. Tu na pewno są. Tresowane foki. Pływające dinozaury. No to z pewnością tak. Ale myślałem, że jakiś będzie, wiesz, może dinozaur zbudowany, nie? Taki, wiesz, No. Podwodny. Mamy dwa wejścia. Okay.
Dobra. Co robimy najpierw? Piwnicę? Ładnie. Dobra. Czyli prawo. Czyli prawo. Okej. Okej. O, ukryte drzwi pod... Dobra. I tak i nie, bo tutaj można to zbejtować, mi się wydaje. Można, można i to zbejtujemy zaraz, ała, tylko że nie swoją głową, tak, Yoshi? Tu otworzyłem drzwi. Dobra, ej, nie, ja obeszłem to w koło. Ale jeszcze nie byliśmy, wiesz, gdzie? Tutaj. Bo cały czas szliśmy pod schody, a może to jest właśnie błąd. I trzeba było tu bouncepadem się odbić i dostać kolcem przez ucho, przez mózg, przez oczy i wyszło drugim uchem. Okej. Okay. Kolejna próba, tym razem z Yoshi. Yoshi też tam się wyłożył. Yoshi, mam pomysł taki. Zobacz, tu jest tylko jeden schładzacz tak naprawdę. Nie odbijajmy się nim, patrz. Stańmy tu, nóżka nam odtaje. Ja myślałem, że tu są dwa pod rząd, a tu jeden był tylko. Nie idź tam, nie idź tam. Dobra. Dobra, to ja bejtuję, co może? Dobra, let's go. Pierwsze. Dobra. Dobra, hop. Dobra, drugie. Nice. Trzecie. Dobrze idzie, dobrze idzie. Stary jest na schodkach. To trzeba tak, czekaj. Okay. Nie, 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 nie. Ty, dobrze, dobrze. Uważaj. Drugie, nie, nie, odpaliło ci. To by też się nie odpaliło te za schodem. Naprawdę. I teraz, tak, teraz ta. Uwaga, bo to tutaj. Okej, okay, jestem Yoshi. Ktoś tu strzela do nas. Proszę bardzo. Dziękuję, dziękuję. Zabieram pistolet i lecimy dalej. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Tu ktoś jest uwięziony za tym. Co? Cofnęło mnie. Really? Wziąłem checkpointa i mnie cofnęło, stary. Gdzie był ten checkpoint? Jest tam gdzieś obok. Nie, czy nie było checkpointa? Może nie było checkpointa? Może czy mi się zdawało, czy... Nie. Yoshi poświęcił się dla mnie. Nie mam pojęcia, jak tu dalej przejść. Głupie radio, gra cały czas, zakłóca nam tu. Jest checkpoint. Woohoo! Nice. Okay. Ty, mam go na zielono, stary. Serio? Tak, i mnie cofnęło z powrotem gdzieś tam daleko na mapie. No dobra. A tymi drzwiami przecież nie szliśmy jeszcze, kumpel. Patrz, woda, znowu! O! Yes. Wziąłeś oddech głęboki? Dobra, tu, dobra, tutaj, tutaj już nie musimy. Czekaj. Podwójne. Oho. Hmm. Oho. Tutaj za nami, hop. Albo i nie. Jednak nie, ale nie wiem co dalej. Dobra, możemy spróbować tam skoczyć, czekaj. Ale po co to tam wskakiwać właśnie? Wiem. Czekaj. O, 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 o. Radioactive, radioactive. A to nawet nie ma gdzie tam skoczyć, kumpel. To trzeba po prostu... A, wiem co. Nie, nie wiem, zapomniałem. Czekaj, czekaj, czekaj. A ja pójdę do góry jeszcze schodami. Mamy mrożone nogi. Są mrożone nogi. Słyszysz, kumpel? Tak. Elo! Co się stało? Yeah, idź do góry, zamroź nogi, zbiegnij i przeskocz to. Dobra, to było 200 IQ. To było 200 IQ. Aha, czyli trzeba iść na samą górę. Tak, a my nie szliśmy. Mordeczko, zostawcie łapeczkę w górę. Fajnie by było, jakby pod tym odcinkiem takie 5000 łapek siadło, bo to jest naprawdę mega fajna mapka. No i za to też zostawcie łapkę w górę, bo padłem. O kurde, rzeczywiście. Nie idź do przodu, no, idź na dół, tak, idź na dół. Uwaga. Nie spojrzałem się na subie, to by był trap, by był... Zong. No. Nie lubię tego, ale zrobię to. Okej. Okay. Kurczę! Cwaniaczek! Cwaniaczek! Teraz moja twarz na całe. Ale przerażenie miałem. Ej, ej! To jest pierwszy raz, jak będę tym jeździł, tak szczerze. Nie jeździłem tym. Nie chcę ci nic mówić, ale one były w Jurassic Parku. To jest zaczerpnięte z Jurassic Parku, te kule, kulojazdy. Okay. I let's go! Musisz trafiać jak grapplerem. Jak przytrzymujesz, to się przyciąga. Woo! Okej. Okay. Wow! Dobra, opuszczę się niżej. Op. Woo! Yoshi, łapie się ciebie! Nie, jednak ciebie nie.
Lecę dalej. A! No! Dobra, ostatni momencie. No nie wiem, teraz trzeba znaleźć wejścia. Nie, mamy jakiś sufit, mamy. Nie tędy chyba. Dobra, zapałem się jakieś drzewa. I rozwaliłem kulę o furgonetkę. O! Masz coś? To trzeba wyżej przejść. Lecę. Jestem na końcu mapy. Przy furgonetce już jestem. Tak? Koniec? No. Trzeba wysoko. Nie, ja się gdzieś kulami odbiłem daleko. Gdzie jestem? Ja gdzieś jestem, to gdzie ty? O, widzisz? Dawaj, nie, musimy dalej jeszcze lecieć. Nie wiem, stary, o co tu chodzi, ale... Jak my żeśmy to zrobili? No nie mam pojęcia, ale... O nie... Przyszedłeś tam dalej. Nie wiem, gdzieś się odbiłem koroną drzew i tak poleciałem, ale tutaj... Jest jeszcze miejsce dodatkowe, dawaj! Tutaj wzdłuż jedziesz i masz... Wow! Nie mogę przez koronę drzew się przebić w ogóle. Dobra, dobra. Bo tu chyba tak było to zrobione, żebyśmy cały czas się chwytali chyba... tam krawędzi za tą furgonetką, aż skoczymy tędy. Ale tutaj mam jakiś wózek z kamieniem odnalazłem. I... kolejka stara, jakaś opuszczona. Po torach jadę, mordo. Dobra. Wjeżdżam na górę. Jestem teraz na tej klatce, gdzie ten tyranozaurus uciekł. Okej. Dalej lecę kulką jak coś po tych torach. Zobaczymy, dokąd mnie zaprowadzą. Dobra. Jest jakiś checkpoint na dole, gdybyśmy mieli wtedy kulkę, to byśmy, kurczę, sobie drogę skrócili elegancko. Dobra, teraz nie wiem, co mam zrobić. A, jest zeskok na dół, dobra. Ojej. Dobra. Dobra. Powiem ci, że u mnie z dotarciem jest problem. Dobra, dobra, ważne, że mi się udało. Yoshi, jak coś zaraz... Mnie dogonisz. Dobra, czekaj. I zjechałem tu na dół i gdzie jestem? W którym miejscu jestem? Nie wiem. To jest chyba wyjście. To jest chyba wyjście do... Jurajskiego parku. Wow. Mam zamrożoną kulkę. I się rozpędzam. I co dalej będzie? Co będzie dalej? A to chyba trzeba było z buta cisnąć. Już jemu niestety, moi drodzy, nie udało się wydostać. Utknął, dinozaur go zjadł. Jak wysoko. Dobra, udało się. Farel ma zmrożone nogi i teraz jakiś mam, wiesz, głupi parkour. Okay. Muszę szybciutko to przejść. Nie ma nigdzie trapów, nie ma trapów. Mam kolejny checkpoint. Nie wiem, czy do góry, czy na dół, czy do góry, czy na dół. Chyba tędy, dalej. Jestem. Jesteś? Lunch. Tak. Lunchpad mnie tak wybił, że se kark skręciłem o sufit niewidzialny. Jest i ze mną Yoshi. Yoshi, to jest proste. Wystarczy tylko naskoczyć, nic więcej, nie ruszać. I dopiero lotnia. Lotnia od razu do drzwi. I wpadasz. Wow! Gdzie są te drzwi, stary? Naprzeciwko, naprzeciwko. Mam boogie bomba, nie wiem po co, ale... Ale mam. Czyli robiliśmy cały czas złą rzecz? No mniej więcej. I dalej mam wejście pod wodę. Skrzynka. Dwie skrzynki. Znaleźliśmy w końcu jakiś... Ale będzie teraz rzeźnia, Yoshi. Jestem. Yoshi, będzie rzeźnia taka, że aż. Dawaj teraz tutaj. Widzisz, tu masz Bugiego, masz rewolwery, bierze wszystkie. I uważaj, bo tutaj z pewnością... Dobra. Wskoczyłem tu jakoś na górę i musisz przeskoczyć. Tu. Tak mi się wydaje, bo inaczej... Wyjścia nie widzę z tej sytuacji. To jest android. No i dostałem czymś, nie wiem czym, ale dostałem, najgorzej. Mi się wydaje, że tutaj jak szliśmy, to trzeba wskoczyć, patrz. Tutaj. I patrz, i tędy, nie? Widziałeś? Patrz, jaki rekin z nad wody wystaje. Płetwa. I tu. Zatonął, dobra, jesteśmy. Jesteśmy. Wezmę kilka broni. Dobra, ja mam. Stąd. Oje, to ty. Nie stresuj ludzi. Nie stresuj ludzi. Tutaj, patrz, dobra. W końcu już myślałem, że utonę. Teraz tu mamy tą arenę.
w której... Aha, tutaj można wejść. Podwodne wejście, no. Nie sądziłem. Dobra. Nie ma trapa, nie ma. Ale, kurde, suplementów. Suplementacja działa. Suplementacja. Dobra, ciekawe co w tym krzaku jest, stary, uważaj. No właśnie tak powoli idę. Jest, tędy chyba przejście, co? Tak. No, coraz bliżej jesteśmy wyjścia, mordo, więc o to tu chodziło. Kolejne skrzynki, tak. Ale pierw wezmę sobie checkpoint. Tommy gun. Tommy graj. Tutaj dobra, co będzie? Uwaga. Kolejny Tommy gun. Dobra. No trzeba je wziąć, mi się wydaje. No, obowiązkowo. Idziemy za perełkami. Łykaj. Oj, chyba będzie starcie ostateczne. Starcie ostateczne. Tak jest. Okay, trzeba tylko... Dobra. O nie. Mam przejście. Tutaj trzeba przejść chyba. Po prostu biegnij. Nie wskakuj nikt, tylko po prostu biegnij. Lecę, tak. lecę. Odbijaj piece. A to ty! Tak, to ja. Tak. Dobra. A uwaga, spokojnie. Kryjesz mi plecy, tutaj, super, tutaj. Super. Idę. Jesteśmy coraz bliżej, jesteśmy coraz bliżej. Jest, super. Wow. Dobra, stary. Tu pewnie krzaki coś. Nie, nic. Nic nie było. Słyszę muzykę. Z Fortnite'a. Tun. Spadłeś? RIP bronie. RIP bronie. Dobra. Okej, lecimy. Ojeju. Na gołe pięści będziemy walczyć. A chciałem powiedzieć, to mi coś dropniesz najwyżej. Dropłeś sam. Na dół po prostu. Hop. Mi się wydaje, Josh, że to jest ostateczny już stage. Coraz bliżej wyjścia. Czekaj chwilę. No właśnie to może cię odrzucić ściana. Nie! Dobra, myślałem, że się zabiję. Okej, przeszyłem. Już tak nawet głos dłużej przeciągałem. Nie! A ja stoję. Nie! Jezus. Najgorzej. No, ała! Spadłeś też? Ja. Dobra, starczy tego ja. Kostkę skręciłeś? A, boczkiem, kumpel, boczkiem. No tutaj już byłem, tam dalej spadłem. Dalej się mi spadło, wiesz? Tam dalej też jest ciężko to trochę. Tutaj nie pchaj się. Wiem. Hop! No i tyle to by było. Czekaj. Dobra, przy ścianie. Dobra, Farel, teraz jest najmniejszy. Stary. Jest! Udało się. Checkpoint, biegniemy. Teraz musimy uciekać, ponieważ nas gonią. Lecę. Jak w kreskówkach. I? Jak w kreskówkach. Tak jest, moi kochani, tak jest. Udało. Jest. Nie, jednak jeszcze nie. Na skałę. Ze skały na to. Nie wiem, zawisłem. Jestem! Chyba. Tak czy nie? Jestem czy nie jestem? Nie wiem. Co za głupia mapa. Dobra, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wpisujcie kod w sklepie Gaming with Farel. Ja dziękuję wszystkim wspierającym, dla każdego mega serduszko. Dzięki Yoshi również za kolejną fantastyczną przygodę. Trzymajcie się. Cześć! Cześć!